Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Wielokrotnie słyszałem, że dziewiątka w moim wieku w Ekstraklasie to jest taki ciężki numer i czy się nie obawiam takiej decyzji. Więc gdzieś tam często gdzieś tam mi się obija uszy, czy jakieś komentarze od kibiców, że w moim wieku nie wypada brać takiego numeru, ale myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Cześć, witamy Was z oficjalnego sklepu kibica Wisły Płock, znajdującego się na stadionie przy ulicy Łukasiewicza 34. Dawid, będziemy robić? Będziemy ważyć Twoje koszulki z poprzedniego sezonu i z obecnego sezonu. Sprawdzimy, która jest cięższa, czy ta z numerem 46, czy ta z numerem 9. To jest tylko coś, co leży na plecach. Najważniejsze jest to, co jest nad tym numerem, czyli nazwisko, które reprezentuję, jest to moje nazwisko i też to, co noszę na piersi, czyli barwy Wisły Płock. I gdzieś tam ta dziewiątka na plecach to nie jest coś, co może mi przeszkadzać, a tylko może mi pomóc, bo wiem, że gdzieś tam noszenie takiego numeru na plecach mnie niesamowicie motywuje. Mamy wagę i cóż, no będziemy naprawdę ważyć te koszulki, więc co, nawet nie wiemy, która jest która, bo obie są niebieskie, więc może zaczniemy od tej po lewej stronie. I tu nam wychodzi 165 gramów. Pierwsza koszulka i teraz drugą, Dawid. 165 tak. gramów, a ta... 168. 168 gramów ta koszulka. Kilkukrotnie już słyszałem komentarze, że jest to za ciężki numer dla mnie, więc może sprawdzimy, czy rzeczywiście ta dziewiątka jest cięższa od tej 46 z poprzedniego sezonu. No jak Ci się wydaje, która koszulka będzie cięższa? No według pewnie niejednego kibica i niejednego człowieka myślę, że to będzie dziewiątka, ale wydaje mi się, że jednak tak nie jest i to 46 jednak waży więcej. I to co, sprawdzamy? Oczywiście. Okej, Dawid, czyli ta była cięższa o 3 gramy, no to zobacz z którym numerem. Okej. Zobaczymy. Czyli koszulka z poprzedniego sezonu. Czyli numer 46 okazał się cięższym numerem. Tak, więc mimo wielu komentarzy i wielu gdzieś tam opinii, zszedłem z tej wagi numeru i ten numer jest dla mnie lżejszy aktualnie. Tak, jest wiele takich osób, które gdzieś tam niesamowicie podczas kiedy zmieniają klub, czy gdzieś tam na przykład zmieniają rocznik w młodzieżowych grupach, niesamowicie przywiązują do tego uwagę, jest to dla nich jakiś wyznacznik, ale dla mnie jakoś tam nie ma to większego znaczenia, czy grałem w tamtym sezonie z numerem 46, czy teraz z dziewiątką, bo jakby to nic nie zmienia, bo ważne są umiejętności na boisku. Tak, dla potwierdzenia. Jest to koszulka z tego sezonu z numerem 9, która waży o 3 gramy mniej od tej z poprzedniego. Czyli dziewiątka okazała się lżejszym numerem, także zamykamy temat. Oczywiście, puenta tej historii jest taka, tak jak powiedziałeś wcześniej, że nie liczy się numer, ważne są umiejętności i to co na boisku, to co na treningach, także życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo, wielu bramek w koszulce z numerem 9. No i co, powodzenia na boisku, Dawid. Dziękuję. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman.